Siemanko moi drodzy, jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka związanego z turniejem, a dokładnie z drugą fazą grupową. No już mam wyniki, mogę Was powiadomić jak wyglądają właśnie dokładnie grupy. Może jeszcze zanim to Wam powiem, że było dość dużo walkoverów. No niestety ludzie niektórzy lekceważą sobie zdecydowanie te rozgrywki. Zaczął się rok szkolny, a tu nikt nie ma czasu, a no nie przesadzajmy na jeden mecz w ciągu tygodnia, który potrwać może w okolicach 30 minut, każdy powinien sobie znaleźć czas. Szczególnie, że to nie można tylko grać, można też robić w tym czasie coś innego. No cóż, no trochę głupie jest, że niektórzy właśnie tak się zachowują, ale cóż, tak jak mówiłem, osoby, które nie przystępują do walk, będą oczywiście miały zabronioną możliwość grania w kolejnym turnieju, więc tutaj, chociaż mam nadzieję, że ten drugi turniej będzie bardziej ogarnięty. Ale może tak, na razie będę Wam opisywać, jak wygląda sytuacja w grupach. No to tak, grupa A, wiadomo już kto wyjdzie, bowiem będzie to Szysza.pl i Karol mają już po 6 punktów, no i tamci przeciwnicy Klesik, Mateusz mają po 0, no czyli już wiadomo, że właśnie te dwie osoby wyjdą, tylko będzie pytanie, kto na pierwszym miejscu. W grupie B, czyli tej, którą ja się zajmuję, na pierwszym miejscu już wiadomo, że będzie wychodził Spider.pl. Tak, on ma najlepszy tutaj bilans, dodatkowo 6 punktów. No i jest pytanie, czy Frost, czy Dawid tutaj wyjdą. No ciekawe, ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o grupę C, tutaj na pierwszym miejscu jest Widgetus. Kuba i Ted Bundy są na drugim miejscu, znaczy no, Kuba jest na drugim, bo ma lepszy bilans. I właśnie pytanie, chyba oni ze sobą jeszcze nie walczyli, więc może być naprawdę ciekawie. Bo Ted Bundy wiem, że walczył właśnie z Widgetusem, przez to tak naprawdę chyba z najsilniejszym rywalem w tej grupie. No to co się dziwić, było duże prawdopodobieństwo właśnie, że przegra. Natomiast w grupie D, tutaj nie wiem, czy to nie były właśnie walkowerów, nie jestem pewien, ale Gibson i Poliasny mają po 6 punktów, 12 bilans, czyli walczą o to, kto będzie na pierwszym miejscu. W grupie E Gold na pierwszym miejscu z 6 punktami, najlepszym również bilansem, na drugim Kraft, na trzecim Paterek, a na ostatnim MS Snipe. No właśnie pytanie, czy Kraft wyjdzie, czy Paterek? Jeżeli chodzi o grupę F, tutaj bardzo zaskakujące i powiem Wam chyba najbardziej ciekawa sprawa w tej grupie jest, bowiem w drugiej fazie grupowej Drigger grał z PWNDX-em. No i cóż, Drigger przegrał swój mecz, tylko że zostały mu właśnie 2 poki, wystąpił Crash i ma tyle samo punktów co Geralt i taki sam bilans. No to cóż, i właśnie oni grają ze sobą ostatnie spotkanie, czyli może być naprawdę ciekawie. Tu już wiadomo, że PWNEDX7 wychodzi, natomiast czy wyjdzie Drigger, czy Geralt? Jeżeli nie wyjdzie admin, no to będzie zaskakująca sprawa, bo jednak admin, no myślałem, że wszyscy admini wyjdą na spokojnie ze swoich grup, a tu może być ciekawie. W grupie G, tu były chyba prawie same walkowery, czy tam nawet remis, bo 2 osób nie było. Interp na pierwszym miejscu 6 punktów, na trzecim Kozal są 3 punkty, Karte i Nelejsa mają na ostatnim miejscu są po jednym punkcie. W grupie H tutaj do końca nie miałem chyba wyniku jednego meczu, dodałem remis, to jeszcze może się zmienić, ale na razie Fresh i Slash.pl są na pierwszym miejscu, tylko że Fresh ma lepszy bilans, jedno ma 2 punkty, Tronir 0. Jeżeli chodzi o pozostałe 8 grup, to tak, w grupie I Fortress na pierwszym miejscu z 6 punktami, najlepszym bilansem, jakim jest możliwy po 2 meczach, czyli 12. Na drugim miejscu Deros, 3 punkty, 6 bilans, Gahen na trzecim, 3 punkty, 4. No cóż, oni będą wciąż walczyć na pewno. W grupie J Warrior na pierwszym miejscu, na drugim Bard, no i na ostatnim na równi Kavi i Mikkei. Jeżeli chodzi o grupę K, to tutaj mamy Snake'a oraz Eryka na pierwszym miejscu z 4 punktami oraz El Camil i Max z 1 punktem. No tu już raczej się nic nie zmieni, wyjdą właśnie te dwie osoby. No a w grupie L ciekawa sytuacja, też wiadomo już kto wyjdzie, bowiem Hawkins ma 6 punktów, 11 bilans, Brusus 6 punktów i 10 bilans i ostatni mecz jest właśnie między Hawkinsem a Brususem, który będzie decydował o tym, kto wyjdzie na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o grupę M, tutaj też wiadomo, że wychodzi Marcin 2-1-1-1, 2-1, coż za nick, i Orzechowaty po 6 punktów. W grupie N Adam Okingo na pierwszym miejscu, tu będzie ciekawie też, bo wysłanie sesów ma 3 punkty, tak samo jak Darek, on ma lepszy co prawda bilans. Tylko nie wiem, czy oni grają ze sobą, nie pamiętam tego. No i w grupie O, tu jest grupa, gdzie Sebio ma pewne wyjście, już na 100%, 6 punktów, 10 bilans. Jeszcze jest pytanie, chyba Aleksy wyjdzie, bo tutaj dałem remis, powiem chyba mecz nie został jeden rozegrany. Aleksy ma 3 punkty i bilans 6, natomiast zaraz za 908 imiona Fi022 po jednym punkcie.
No i ostatnia grupa to ta, w której ja jestem. Też wiadomo już, kto wychodzi. Ja jestem na pierwszym miejscu, mając 6 punktów, 12 bilans. Laban.pl ma 6 punktów, 9 bilans. Marcin Argasiński 0 punktów, 4. I Pawiko nie bierze udziału w turnieju, bo odszedł. 0 punktów, 0. No i ostatni mecz jest między mną a Labanem. I on będzie właśnie decydować, kto wyjdzie na pierwszym miejscu. No cóż, naprawdę trochę było tych walkowerów tym razem, co mnie strasznie zasmuciło. Mam nadzieję, że w trzeciej fazie będzie to bardziej ogarnięte. Nawet jeśli nie, to przynajmniej w playoffach. No bo naprawdę sytuacja jest ciekawa. Myślę, że bardzo ciekawa. Ale cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, jak ten turniej będzie się układał dalej. Jak mówię, tu pierwszy turniej to jest taki trochę testowy. Kolejny będzie, myślę, że właśnie bardziej ogarnięty, bo będzie większa selekcja zawodników. Ale teraz to, moi drodzy, już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie przedstawienie tabeli. No i cóż, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku o turnieju. Cześć i czołem, Darka.